Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę powiedzieć, że ja już panu zazdroszczę. Tu jest przepięknie. A, dzień dobry. Dzień dobry. I to wszystko pańskie? No tak. Jak okiem sięgnął. To czego ta fortelica strzegła? Brodu, przejścia? Tak, tutaj był brud i miała za zadanie zbierać myto od ludzi, którzy się przeprawiali przez rzekę. Ale też słyszałem o takiej funkcji, że jeżeli jakieś wojska poruszały się po tamtym brzegu, to miała za zadanie ostrzec Chęciny. Bo Chęciny to jest Zamek Królewski. Tak, o statusie Królewski, takiego tak. Zamku państwowego. Tak, tak. Idziemy zobaczyć? Zapraszam. Pięknie. Co w tym miejscu się działo? Jaka jest historia tego miejsca? Powstało to w 1563 roku. I to rozpoczął jak gdyby budowę tej fortalicy Stanisław Sobek. No zaraz, to co widzę na razie, to ani zamek, ani pałac. Fortalicja, co to takiego? Zamek w Sobkowie to typowa renesansowa fortalicja. Fortalicja zaś to dość rozległy teren, chroniony wałami, murami i wieżami, wewnątrz którego znajdował się pałac lub dwór właściciela. I właśnie to rozwiązanie, to znaczy oddalenie murów tego pałacu od zewnętrznych fortyfikacji powodowało, że w razie jakiegoś oblężenia, niepokoju, do środka mogły się schronić tłumy okolicznej ludności razem ze swoją trzodą i końmi. Ogień broni palnej przyjmowały na siebie właśnie te zewnętrzne fortyfikacje, a nie mury samego pałacu. Dzięki temu i szyby w oknach, i lustra w pałacu mogły ocaleć. Panie Andrzeju, co to za ruina? Są to ruiny pałacu. Kiedy on powstał? On powstał między XVII a XVIII wiekiem. Jak już nie była potrzebna ta funkcja obronna tej fortalicji, to postanowiono zrobić tutaj rezydencję. Pojawił się pomysł na luksusową siedzibę rodu, tak? Tak. Pierwszym takim właścicielem Sobkowa, który zaczął zmianę tej funkcji, to był biskup Szaniawski, książę Siewierski, bardzo potężny człowiek. I po jego śmierci odziedziczył to jego brata syn, Józefat. Razem z Anną rozbudowali ten pałac i w takiej formie, jak jest teraz, to jest właśnie ich dzieło. Chodzą takie słuchy, że mógł tutaj odwiedzać to miejsce Jan III Sobieski, gdyż siostrą Anny Szaniawskiej była Marysieńka.